Cześć, jestem Amator, słuchamy teraz w kolejnym filmie. A dziś mamy tutaj taką, że tak powiem, akcję małą, mianowicie szlifowanie regałów. Przy okazji sobie tutaj trochę przetestuję szlifierkę kątową bezszczotkową Ryobi. Oczywiście film nie jest przez nikogo sponsorowany. Dla ciekawskich na koniec filmu zobaczycie, że tak powiem, dla kogo to robię, gdzie to robię. Będzie od razu wiadomo. Od razu teraz już mogę powiedzieć, wytrzymała mi około 20 minut niecałe na baterii 4-amperogodzinnej szlifierka. Tylko że ta bateria już wcześniej chodziła w którymś elektronarzędziu, się okazało. Niby wziąłem wszystkie swoje baterie, ale każda miała tam po 2-3 kreski. Jedna była niby pełno naładowana, ale wydaje mi się, że ona nie była do końca naładowana. I pewnie by około 30 minut może jej wytrzymała, tylko nie przy pracy ciągłej. To była praca ciągła, więc i tak myślę 20 minut było bardzo dobrym wynikiem, tak? I w sumie rozładowałem sobie tutaj ze dwa... To akumulatory, tak, 2 czy 3 akumulatory sobie rozładowałem i za chwilę zobaczycie, już pójdzie normalna szlifierka sieciowa. Stwierdziłem, że po prostu nie będę tej katował, bo szkoda czasu. I tak jeszcze, że tak powiem, że tutaj jest normalnie szlifowane tarczą listkową z papierem ściernym, bodajże 40 czy 60, tylko że kupiłem te Proline'a, straszne dziadostwo. Jak szlifowałem w tamtym roku kondorem, który jest nawet tańszy, nie wiem, 20% od tego, to jest kompletna różnica w papierze. Ten się moment zapychał i był do niczego. I no strasznie szybko się niszczyły te krążki ścierne, tak? No i co, szlifierko sieciową no troszeczkę szybciej poszło, no ale wiadomo, tak? Akumulatorową, no to możemy jakieś tam parę pierdów zrobić, czy jakbym takich miał ramek 2 czy 3, to tak. Ale tutaj jak miałem trochę więcej, no to już sieciowa niestety jest wskazana, że tak powiem, tak? Ale tak przy okazji sobie tam te Ryobi, tak jak mówiłem, przetestowałem. No i tak to wyszło. I co dalej? Dalej już po szlifowaniu zostały pomalowane, nie przeze mnie. No ale zostały pomalowane, tak to właśnie wygląda. Standardowo wałeczek, pędzelek, miałem to nawet pokazywać, ale stwierdziłem, to będzie zbyt nudne. Tutaj przenosimy się do mojej piwnicy, znaczy mojej piwnicy, piwnicy warsztatu, nie wiadomo gdzie, w miejscu X, nikt nie wie i nie musi wiedzieć. Docinamy sobie półki na, znaczy półki, płyty na półki właśnie tego regału, co szlifowałem, na wielkość tych ramek. Standardowo poziomica, ściski i mamy ładne, eleganckie cięcie. No dobra, docięliśmy sobie, pomalowaliśmy. Ja tylko jeszcze teraz tylko tutaj zabieram graty stąd. Znaczy palety, no, zabieram narzędzia, wszystko opakowane. Rachu, ciachu do samochodu. I się żegnamy, taki krótki dla was film, taka w sumie relacja. Źle zaparkowałem, musimy się przestawić. Nie no, równie dobrze mógłbym tutaj załadować tak jak teraz, ale co tam. Metr w tą czy w tą. No i paletę do samochodu. Sprzątamy, zamykamy. I koniec na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, do Szukman, cześć. No i jeśli chcecie oczywiście takie jakieś tego typu filmy, dajcie znać w komentarzu. No i tyle. Na razie.